Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepiej Teraz. Witam Was po dwóch tygodniach. Już mam nadzieję, że przyzwyczailiście się do tego interwału dwutygodniowego, ale nic nie straciliście, nie straciliście, ponieważ możecie słuchać mnie też w Poludzku o Pieniądzach. Ostatnio nagrałem niezwykle interesujące wywiady. Według mnie rozmawiałam z bardzo interesującymi osobami i czekają na Was już dwa ciekawe wywiady, które przeprowadziłem z Karoliną Żuchalską, której Karolina opowiada o zarabianiu pieniędzy jako wirtualna asystentka i o tym zawodzie oraz z Tomaszem Millerem, który mówi o Kaizen. Także serdecznie zapraszam Was do Polusko o Pieniądzach. No a dzisiaj dzisiaj chciałbym w pewnym sensie zapoczątkować pewien cykl, nieregularny cykl, w którym chciałbym przybliżać Wam książki, które przeczytałem, które w jakiś sposób wpłynęły na moje życie. Książki, które w pewnym sensie zmieniły też moje życie. Nawet myślałem, żeby nazwać ten cykl tak, książki, które zmieniają życie. Nie chcę, żeby zabrzmiało to zbyt patetycznie. Będę dzielił się refleksjami po lekturze. Tak jak mówiłem w którymś z podcastów, powiedziałam, że w ciągu ostatniego roku przeczytałem 100 książek. W ciągu ostatnich dwóch lat chyba przeczytałem więcej książek niż w ciągu całego swojego życia. I mam to na myśli książki non-fiction głównie, książki rozwojowe z dziedziny psychologii, biznesu, z dziedziny filozofii i tego jest dość sporo. No ale jest jedna książka, od której powinienem zacząć. To jest książka, która według mnie jest naj... najważniejsza. Często w wywiadach odpowiadam na pytania, która książka zmieniła moje życie. To wydaje mi się, że to jest ta książka. Przeczytałem ją po raz pierwszy w 2015 roku. Przypomina mi o tym pieczątka, którą dostałem od ochroniarza przed wejściem do Empiku, kiedy ją wnosiłem, kiedy chciałem kupić inne książki. I to będzie podcast, to będzie podcast solowy o arcydziele. Ciężko było mi zebrać się do nagrania tego odcinka, ponieważ będą to refleksje, które wydaje mi się, że nigdy mnie do końca nie zadowolą. Długo się zbierałem, bo miałem mówić o książce i autorze, którego podziwiam, podziwiam od lat. Także dziś tą książką rozpoczynam nieregularny cykl dotyczący właśnie książek, które zmieniają życie. Zanim przejdę do, do tej książki, chciałbym skorzystać z okazji i pozdrowić słuchaczy, którzy... Piszą do mnie maile. W ciągu tych dwóch tygodni dostałem już kilkadziesiąt maili od Was. Za wszystkie oczywiście dziękuję. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Musiałbym nagrać oddzielny podcast z podziękowaniami. Jestem pod wielkim wrażeniem i jestem ogromnie wdzięczny za, za, za to, że piszecie do mnie. Znajdujecie czas, żeby podziękować. Szczególnie chciałem dzisiaj pozdrowić osoby, które słuchają moich podcastów w czasie pracy. I pozdrawiam osoby słuchające podcastów lepiej teraz i po ludzko-pieniądzach w czasie pracy. Oczywiście słuchają, jeśli praca im na to pozwala i gdy podcasty umilają im czas i wzbogacają ich życie. Otrzymałem właśnie taki list od Kuby, który jest kierowcą autobusu, komunikacji miejskiej. Słuchajcie, i słucha podcastu w trakcie pracy. Pytałem go, czy mogę udostępnić ten list, więc przeczytam Wam fragment. Witam, słucham Twojego podcastu Prowadząc Autobus Miejski. Od jakiegoś czasu słucham podcastów zamiast muzyki, a dowiedziałem się co to podcast książki Kifa Abrahama. Zaczyna się od pasji i mam do Ciebie pytanie. Czy mógłbyś mi polecić więcej inspirujących książek, podcastów, kanałów, YouTube'owych blogów, mentorów, coachów? Skąd można czerpać motywacje, pomysły na samodoskonalenie? Może też coś o wolności finansowej, nieruchomościach i biznesie? Od jakiegoś czasu jestem self-development junkie, czytam minimum 70 stron dziennie, głównie o tym, jak wydostać się z wyścigu szczurów i mieć dochody pasywne. Będę Ci bardzo wdzięczny, jak wrzucisz jakąś listę, którą Ty byś polecił, bo z tego co słucham jesteś kompetentną osobą, wydaje mi się, że można zaufać Twojemu zdaniu. Zwłaszcza można się pomylić przy ocenie coachów. A tak w ogóle ostatnio jadę autobusem, podcast gra na głos i podchodzi do mnie babeczka tak z 35 lat, a co to jest? pyta pomogłem jej zainstalować apkę i dałem nazwę twojego podcastu. Kuba. Odpowiedziałem Kubie wiadomości i zrobiłem nawet post z jego listem na, na fanpage'u Lepiej Teraz, także jeżeli macie jakieś propozycje dla Kuby, możecie wpisywać na fanpage'u Lepiej Teraz na, na Facebooku pod postem z jego listem, dzielić się podcastami, których słuchacie lub blogami, które polecacie, a ja poleciłem Kubie i wam wszystkim polecam obserwowanie mnie na instagramie, ponieważ na instagramie w Stories oraz na zdjęciach w normalnych postach instagramowych cały czas pokazuję mniej więcej jak wygląda mój dzień głównie pokazuję co jem bo ostatnio chwalę się tym że jestem weganinem nieideologicznym, także spokojnie jeszcze 4 lata temu obżerałem się potrójnymi burgerami więc nie będę nikogo oceniał po prostu zdaje mi się, że fajnie jest pokazywać, że się je coś zdrowego a pokazuję też Książki, które czytam. Wrzucam cytaty, czasami wrzucam cytaty wraz ze zdjęciami autorów tych cytatów. Pokazuję print screeny podcastów, które słucham i robię to na bieżąco. Więc jeżeli nie, nie jestem w stanie przytoczyć wszystkiego, co, co, co słuchałem i co czytałem w ciągu ostatnich dwóch lat, także najlepiej można wejść na moje, moje konto Instagramowe i. Pomiędzy tymi prywatnymi selfie <noise> dokopać się do tej, do tej wiedzy. Także serdecznie Was zapraszam. Pozdrawiam serdecznie Kubę. Moi drodzy, spotkałem się też z Grzegorzem ze Świnoujścia, który jest słuchaczem lepiej teraz, już od, od dłuższego czasu. Pracuje jako nawigator na kontenerowcach, które przemierzają oceany. I Grzegorz opowiedział mi o właśnie takich chwilach przenikającego zmysły spokoju, który podczas właśnie takich dni flauty. Kiedy jest na przykład na południowym Atlantyku, zdarzają się takie chwile, że morze jest tak spokojne, że można przejrzeć się i zobaczyć swoje odbicie w tafli wody. I to jest niesamowite. Mówię, że w takich chwilach, kiedy odpoczywa od wachty, bo jest dużo pracy na takich kontenerowcach, które pływają dookoła kuli ziemskiej. I Grzegorz opowiada, że właśnie w takich momentach czyta książki i słucha podcastów. Słucha podcastów lepiej teraz, ściąga je wcześniej na lądzie, bo wiadomo, po środku oceanu rzadko jest zasięg, a łączność satelitarna, internetowa jest dość droga. Także Grzegorz, poza tym, że jest nawigatorem, też jest inwestorem, inwestuje w nieruchomości, ma apartamenty w Świnoujściu. Także odzywajcie się do Grzegorza, możecie go znaleźć w internecie. Grzegorz, żołnieruk, jeżeli macie ochotę odwiedzić Świnoujście, zapraszam do kontaktu z Grzegorzem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy słuchających podcastów w trakcie pracy, czy to na morzu, czy za, za kółkiem autobusu. A teraz serdecznie Was zapraszam do wysłuchania mojego solowego podcastu, w którym dzielę się refleksjami po przeczytaniu książki Viktora Frankla „Człowiek w poszukiwaniu sensu”. Ja jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepiej Teraz. Dzisiaj chciałem podzielić się z Wami... Moimi refleksjami na temat książki, którą przeczytałem kilka lat temu i która, można powiedzieć, jest książką, którą wymieniam na najczęściej w wywiadach, kiedy jestem pytany o to, jaka jest najważniejsza książka, jaką w swoim życiu przeczytałem. I to jest właśnie ta książka. To jest właśnie książka napisana przez Wiktora Frankla. Książka pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu sensu. Głos nadziei zatchłani. Holocaustu. Została sprzedana w ponad 12 milionach egzemplarzy. Cały czas jest na e, nowe wydania, są e, non-stop do, do druki. Można ją kupić w każdej księgarni w internecie, jest dostępna w Empiku. I moi drodzy, ja ją przeczytałem już jakieś 3 lata temu, bo widzę tę pieczątkę 2015 rok i. Powiem wam szczerze, że to jest książka, od której zaczęła się moja taka wewnętrzna przemiana. Na pierwszych moich wystąpieniach, w trakcie pierwszych moich wystąpień bardzo lubiłem wymieniać jedno zdanie, które zostało, które odkryłem właśnie w tej książce. Jest to zdanie, które Frank często powtarza. I jest to zdanie zaczerpnięte z niczego. Ten kto zna dlaczego warto żyć jest w stanie znieść prawie każde jak. Czyli możemy to tłumaczyć w ten sposób, że osoby, które mają sens życia, znają sens życia, mają cel, są w stanie znaleźć sposób, są w stanie przetrwać każde wyzwanie, jakie przed nimi stoi. Viktor Frankl jest osobą, która urodziła się na początku tego wieku. Przede wszystkim jest osobą która przetrwała niewyobrażalne cierpienia. I może dlatego jego książka jest tak ważna, że to jest człowiek, który na własnej skórze odczuł, jak nisko może, można powiedzieć, upaść człowiek i upaść ludzkość. Jest osobą, która przetrwała Holokaust i horror obozów koncentracyjnych, nazistowskich obozów koncentracyjnych. To on właśnie zadał takie pytanie: kim jest człowiek? Człowiek jest istotą, która skonstruowała komory gazowe w Auschwitz. A zarazem tą samą istotą, która wchodziła do owych komór z podniesioną głową i modlitwą pańską na ustach. Tak powiedział Wiktor Frankl. Moi drodzy, ta książka jest praktycznie jedną wielką kopalnią cytatów, jeżeli chcecie jej używać w różnych sytuacjach życiowych. Tak naprawdę jest to przewodnik, przewodnik po życiu. Książka dzieli się, można powiedzieć, na dwie części. Część pierwsza zawiera jego przeżycia w obozie koncentracyjnym, a część druga. Zawiera podstawy, można powiedzieć, teorii psychoterapeutycznej, którą stworzył, zwaną logoterapią. Logoterapią od słowa logos, czyli sens. Ta teoria, można powiedzieć, to była szkoła. Szkoła psychiatrii była już to trzecia wiedeńska szkoła. Frank, podobnie jak Freud, pochodził z Wiednia. Nawet jako młoda osoba, jako młody człowiek, korespondował z Freudem. Już we wczesnych latach, można powiedzieć, można było zauważyć u niego zainteresowania właśnie psychoterapią był ogromnym miłośnikiem książek, właśnie korespondował z Zygmuntem Freudem i można powiedzieć, że to dzięki niemu zafascynował się właśnie psychoterapią. Kiedy był młody, w czasie studiów, wygłosił nawet swój pierwszy odczyt pod tytułem "Sens życia". Już od najmłodszych lat zadawał, się, zadawał sobie właśnie takie pytania, jaki jest sens życia. Nie wiem, czy można to nazwać krytyką, czy krytykował teorię Freuda. W każdym razie wszedł z nią w taką jakby powiedzieć polemikę. Wcześniej był zainteresowany, ale już w 25 roku, w 1925 roku można powiedzieć, że nabrał dystansu do tych tez Freuda i skupił się na tak zwanej psychologii indywidualnej. Zawsze pasjonował się egzystencjalizmem, filozofią Praktykował, praktykował, psychiatrię w klinice psychologii na Uniwersytecie Wiedeńskim, a nawet został kierownikiem katedry neurologii Tala w Wiedniu. W 1939 roku wybuchła wojna, druga wojna światowa. Już w 1938 Niemcy dokonali Anschlussu Austrii, Wojscy, naziści wkroczyli do Austrii, wojska niemieckie. I Frank właściwie mógł się ratować. Jego siostra uciekła do Meksyku, a zaraz jak tylko wybuchła wojna, rozpoczęły się aresztowania osób pochodzenia żydowskiego na terenie Austrii. Jego brat właśnie został wysłany do obozu koncentracyjnego. Frank sam starał się o wizę do Stanów Zjednoczonych. Wiza ta została przyznana, ale on jak sam powiedział, nie chciał zostawić rodziców. Rodzice nie, nie chcieli opuszczać kraju, i on postanowił, że wraz z żoną, młodą żoną, którą spodziewał się dziecka, pozostanie jednak w Austrii. Tą wizę zwrócił. Wyobraźcie sobie, że tą wizę zwrócił. I kiedy naziści wprowadzili, można powiedzieć, już takie bardziej ostre regulacje w stosunku do ludzi pochodzenia żydowskiego, obywateli pochodzenia żydowskiego, gdy jego żona spodziewała się dziecka, bardzo, bardzo oczekiwali tego dziecka. Niestety naziści zmusili ją do przerwania ciąży. Zaraz potem zostali pojmani, cała rodzina, rodzice on wraz z żoną i zostali wywiezieni do takiego obozu przejściowego przed obozami koncentracyjnymi, obozami zagłady, w Terezynsztat na terenie Czech, ówczesnej Czechosłowacji. Jego ojciec zmarł głodu, był bardzo słabiony, zmarł z głodu w trakcie pobytu właśnie w, te, w Theresienstadt, A kiedy nadszedł rok 44, tak w okolicy lata, kiedy już kończyła się zagłada żydów węgierskich, można powiedzieć, już szła pełną parą, bo zaczęła się pod koniec wiosny, trwała przez całe lato. Naziści zaczęli opróżniać właśnie to getto w Theresienstadt, ten obóz przejściowy, taki, i wywieźli Frankl'a wraz z żoną do Auschwitz. I tam właściwie zostali rozdzieleni, już nigdy więcej mieli się nie zobaczyć. To był moment, kiedy Frank miał ze sobą zapiski pracy, można powiedzieć, pracy dotyczącej jego teorii psychoterapeutycznej, właśnie logoterapii. W Auschwitz te zapiski zostały mu zabrane. On później w swoich wspomnieniach cały czas pisze, że bardzo żałował tego, cały czas marzył o tym, że te zapiski w jakiś sposób odtworzy i można powiedzieć, że obóz od początku stał się dla niego jakby takim miejscem badań, mimowolnych badań, mimowolnej obserwacji. Obserwacji tego, co się z nim dzieje, obserwacji tego, co się dzieje z jego współwięźniami, obserwacji katów i reakcji ludzi na to, co się z nimi dzieje. I stanął w obliczu nieprzebranego cierpienia, upadku ludzkości, upadku moralności, a jednocześnie był świadkiem wspaniałego człowieczeństwa. Niektóre fragmenty jego książki są tak wstrząsające, że musiałem je na chwilę przerywać czytać. Książkę czyta się na jednym oddechu. Jeżeli planujecie wstać rano, na przykład, to proponuję, żeby nie zaczynacie jej czytać wieczorem bo może tak wciągnąć. Są to jego przemyślenia dotyczące z analizy zachowań ludzkich i podejści w sposób naukowy, a jednocześnie wszystko jest oparte na konkretnych wydarzeniach, które miały miejsce w obozie koncentracyjnym i w trakcie jego transferów do innych obozów. Książka, książka Frankla według ankiety Biblioteki Kongresu została uznana jedną z dziesięciu najbardziej wpływowych książek w Stanach Zjednoczonych, a w roku jego śmierci, wyobraźcie sobie, w 1997 roku sprzedano 10 milionów egzemplarzy. Przełożono ją na 24 języki jest to chyba najbardziej, najlepsze, najlepsze świadectwo takiej osoby, można powiedzieć naukowca, psychoterapeuty, psychiatry, który w sposób przejmujący, a jednocześnie wnikliwy i z takim, nie wiem czy można nazwać obiektywizmem, podchodzi do problemu człowieczeństwa i problemu poszukiwania sensu w życiu, problemu zagadnienia poszukiwania sensu w życiu i tego po co żyjemy. Także jeżeli... Zadajecie sobie takie pytanie, ja sobie zadawałem takie pytania często, kiedyś, zadawałem sobie takie pytania, to wydaje mi się, że w tej książce można odnaleźć odpowiedź. Jest to książka, która Was wzruszy, wstrząśnie, na pewno wstrząśnie Wami, tak jak mną, no, mam nadzieję oczywiście, i ta książka dokonuje przemiany. Tym bardziej, że w drugiej części jest opis jego terapii i tego, w jaki sposób on wykorzystał te doświadczenia do tego, żeby stworzyć właśnie praktykę psychoterapeutyczną, dzięki której pomógł tysiącom osób. I to zdanie, które powiedziałam, że Frank, które Frank cytuje, zdanie niczego, ten kto wie dlaczego żyje, nie troszczy się o to jak żyje, to jest to zdanie, które można powiedzieć, że jest taką kwintesencją wszelkiej nauki, którą on czerpał właśnie z tego nieobrażalnego cierpienia. Frank ujął mnie też tym, że jego niektóre wypowiedzi, sformułowania w tej książce zbliżają się do poglądów stoickich. Mianowicie pisze o takim momencie w naszym życiu, kiedy nasze życie, jakie dotychczas było spokojne, nagle zostaje przerwane przez jakieś nieprzewidziane okoliczności. W jakiś sposób brutalnie przerywa się nasz spokój i to, co możemy zrobić w takich trudnych momentach życiowych, czy to jest choroba, czy to jest śmierć bliskiej osoby, czy to jest utrata pracy, czy to jest jakiś wypadek, cokolwiek strasznego, co możemy sobie wyobrazić rozstanie, pozostaje nam jedynie ostatnia z dostępnych człowiekowi swobód wolność. Wolność wyboru własnego stanowiska w obliczu konkretnych okoliczności. I to jest właśnie bardzo bliskie stoiko. I takiemu podejściu egzystencjalnemu też egzystencjalistów dwudziestowiecznych. Frank pisze, że więźniowie, cytuję: więźniowie obozów śmierci byli tylko zwykłymi ludźmi, lecz przynajmniej niektórzy z nich, ci, którzy zdecydowali się być godnymi swego cierpienia, dowiedli, iż każdy człowiek posiada umiejętność znoszenia się ponad narzucony mu los. Bardzo podoba mi się zdanie Frankl'a, w którym on mówi, że właśnie między bodźcem a reakcją jest taka przestrzeń. I, I w tej przestrzeni my decydujemy, jak możemy zareagować na, na, na daną sytuację. I to co mi się właśnie podoba w książce Frankla, że nie jest to książka teoretyka, naukowca teoretyka, który siedzi gdzieś tam w zaciszu biblioteki, tak jak filozof Kant nigdy nie opuścił królewca, albo tak jak nie wiem Sartre albo Camus, gdzie, którzy przesiadywali w kawiarniach paryskich, rozważając nad sensem życia, on sam zetknął się z przejmującym takim cierpieniem i takim złem, ciemną stroną człowieczeństwa. To, co zaskakuje, to właśnie jego wiara, wiara w człowieczeństwo, wiara w człowieka. I w, tej, w tym piekle on dostrzega aniołów. I pozwólcie, że przytoczę wam kilka fragmentów, takich najważniejszych, najbardziej mocnych fragmentów. Książka zawiera ich setki, ja przytoczę kilka. Takich, które najbardziej we mnie wybrzmiały. To, dlaczego użyłem kiedyś kiedyś cytatu z Frankla w jednej z moich prezentacji i czasami sięgam po Wiktora Frankla w moich wystąpieniach publicznych, między innymi rok temu występowałem na Wydziale Ekonomii na Uniwersytetu Łódzkiego, zostałem zaproszony do Łodzi właśnie przez studentów szkoły naukowego. I występowałem przed około setką osób. To było chyba moje największe wystąpienie publiczne dotychczas. Tam właśnie mówiłem o, o Franklu i o jego metodzie na sukces. Że tak naprawdę nie powinniśmy gonić za sukcesem. Że podążanie za sukcesem mija się z celem. Bo właśnie wtedy, kiedy tak bardzo się bardzo na nim skupiamy, on nas umija. Bo, bo, jak on mówił i pisze w książce, do sukcesu bowiem tak jak do szczęścia nie można dążyć, musi on z czegoś wynikać i występuje jedynie jako niezamierzony rezultat naszego zaangażowania w dzieło większe i ważniejsze od nas samych lub efekt uboczny całkowitego oddania się drugiemu człowiekowi. Po prostu szczęście musi samo do nas przyjść. Tak samo jak sukcesem. On nam się przydarza, kiedy o niego nie zabiegamy. Zauważyliście, że czasami takie sytuacje związane z sukcesem, czy to sukcesem w biznesie, czy w życiu prywatnym. Przychodzą wtedy, kiedy za bardzo się na tym nie skupiamy, kiedy odpuszczamy, kiedy czegoś bardzo chcemy, nie zawsze jest tak, że to otrzymujemy. I tak jak Frank pisze, trzeba słuchać, co nam podpowiada sumienie, a następnie realizować jego nakazy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Dopiero wtedy przekonacie się, że na dłuższą metę, powtarzam, na dłuższą metę sukces przychodzi właśnie do tych, którzy o nim nie myśleli. Koniec cytatu. Także, moi drodzy, Zastanówcie się, jakie były sytuacje życiowe w waszym życiu, kiedy odpuściliście, kiedy przestaliście tak, ja bym powiedział, obsesyjnie myśleć o czymś, że czegoś bardzo chcecie. I tutaj skłaniam się właśnie do, do takiego trochę stoickiego podejścia, bo uważam i zgadzam się z Franklem, bo nie do końca wierzę w te, w te bzdury związane. Zafirmowaniem celów i tak powtarzaniem, i to się musi wydarzyć. Ludzie wierzą w takie rzeczy. Myślę, że warto wiedzieć, w którym kierunku zmierzamy, ale żyć, ale tworzyć, ale robić to, co ma sens, co, ma, co, co pomaga innym ludziom, co wzbogaca nasze życie. Nie można skupić się tylko i wyłącznie na przykład na samych pieniądzach. Według mnie, bo, bo uważam, że to jest ślepa uliczka. Mocnym fragmentem, można powiedzieć, na początku książki jest fragment opisujący takie, takie zjawisko, jakie on nazywa iluzją odroczenia wyroku. Jest to sytuacja, kiedy on wraz z innymi więźniami zostaje przywieziony do obozu, przechodzi selekcję na rampie. Wiadomo. Część osób słabych, kobiety i dzieci, star starcy od razu są wysłani do komór gazowych. Ci mężczyźni silni i silne, zdrowe kobiety są kierowane do ciężarówek i przewożone do baraków. I on zauważa takie zjawisko bardzo ciekawe? Widzi osoby, które pomagają im, osoby czekające czyli osoby, można powiedzieć, więźniów, którzy asystują SS-manom przy selekcji na rampie. I widzą, że ci więźniowie są odżywieni. Są odżywieni, mają siłę, normalnie mówią, są bardzo, bardzo, że tak powiem, energiczni. I nagle człowiek w takim momencie, jak on to opisuje, chwyta się brzytwy. I rodzi się w nim taki optymizm, zaczyna się oszukiwać. I powstaje taki wewnętrzny monolog, że ci więźniowie są całkiem dobrze. Odżywieni są w dobrych humorach, niektórzy się śmieją, może nie, nie jest to takie, takie złe miejsce. I, I on zobaczył, że właśnie w takich momentach człowiek właśnie wpada w taką iluzję odroczenia wyroku. Ludzie zaczynają się czepiać właśnie taki, takiego złudzenia. Wierzą, że jest nadzieja, że nie jest tak źle. Niedługo ma się przegonać, jak bardzo się mylił. Wyobraźcie sobie, ludzie są przywożeni do obozu koncentracyjnego, przechodzą selekcję, słyszą o obozie, wiedzą już, bo to już koniec roku 1944, już wiedzą o tym, że Auschwitz to nie, to, nie jest, to nie jest miejsce w czasów, tam się morduje ludzi masowo, już plotki dochodziły do gett w całej Europie. Tym bardziej pod koniec roku 1944 wszyscy wiedzieli, że to jest fabryka śmierci. I są gonieni zaraz po selekcji pod prysznicę. I co się pojawia? Zamiast gazu pojawia się woda i próbują się cieszyć. Pojawia się też bardzo ciekawe uczucie w takim stanie stresu, jak opisuje Frank, ciekawość. On mówi, że u niego ciekawość pojawiała się właśnie w czasie wspinaczki w górach, kiedy czuł zagrożenie swojego życia i był ciekaw, czy przeżyje, lub czy wyjdzie na przykład z jakimiś urazami. Mówi, że ta ciekawość cały czas była. Z nim w Auschwitz. Każdego dnia, można powiedzieć. Pisze, wszyscy obawialiśmy się, co spotka nas w przyszłości. Na przykład konsekwencji tego, że stoimy oto na dworze całkiem nadzy, wciąż mokrzy po kąpieli, drżący w chłodnym, późnojesiennym powietrzu. W ciągu kolejnych dni ciekawość nasza ewoluowała, ustępując miejsca zdziwieniu. Zdziwieniu na myśl, że jednak się nie przeziębiliśmy. Zauważa też pewne ciekawostki medyczne, że na przykład mówi się, że człowiek może umrzeć, kiedy pozbawi się go snu przez jakiś czas, na ileś godzin. Nie zgadza się z tym twierdzeniem. Pierwszą noc Wałsi spędził na piętrowej pryczy. Na, na każdej z tych prycz o wymiarach 2 metry na 2,5 spało na gołych deskach dziewięć osób. Spali wszyscy bokiem, dlatego że na wznak nie było miejsca dla wszystkich. I, I wszyscy musieli dzielić między sobą dwa koce. Byli ogromnie stłoczeni. Nie można było mieć butów na pryczach. A niektórzy po cichu, potajemnie używali ich jako poduszek. Pisze też, że trzeba było cały czas pilnować butów, bo były non-stop kradzieże, że było to bezlitosne praktycznie. Jak ktoś stracił buty, to tak stracił życie, musiał boso chodzić do pracy, jeżeli kapo to zobaczył, to ta osoba była bardzo doskliwie bita. A takie dotkliwe pobicie kończyło się często utratą przytomności albo złamaniami, co kończyło się później wysłaniem do lazaretu, a często z lazaretu była prosta droga do komory gazowej, bo nie byłeś zdatny do pracy, dla nazisty byłeś nikim. On zauważył też jeszcze jedną taką ciekawostkę, która, która zwróciła mu uwagę w tej książce, że w Bozie nie myli zębów, a mimo tego... Że mieli naprawdę kiepską dietę. Praktycznie była tylko zupa z brukwi. To była woda z jakąś gotowaną brukwą w środku. Ich dziosła były w całkiem dobrym stanie i mówi, że były zdrowsze niż kiedykolwiek. Przez pół roku nosili te same koszule. Przez całe dnie, przez to, że rury były zamarnięte, nie mogli się też kąpać zimą. I on przywołał właśnie wtedy słowa dostojewskiego, które mówiące, że człowiek jest istotą, która jest w stanie przyzwyczaić się absolutnie do wszystkiego. Do tej pory nie sądził, że tak jest, ale przekonał się, że jednak e, tak, tak jest. Pisze też o tym, jak pojawiała się apatia. Apatia była często wynikiem brutalnego bicia i tego, że nie można było okazywać różnego rodzaju uczuć. Nie było na to czasu. W momencie, kiedy na przykład przewożąc po wyboistym gruncie beczkę pełną e, odchodów, na przykład często z zawartości chlusnęła w twarz, nie można było pokazywać od razy. Albo jak chciałeś to wytrzeć na chwilę, to natychmiast otrzymywałeś cios od, od kapu. I to powodowało, że człowiek obojętniał, można powiedzieć, jak przy trezurze zwierząt obojętniał na różnego rodzaju naturalne swoje reakcje, i, i to bardzo szybko postępowało. Opisuje też bardzo makabryczne, dosłownie bardzo makabryczne sceny, kiedy w Lazarecie opisuje tę scenę. Ta scena mną wstrząsnęła, jest bardzo mocna. Oczekuje na przyjęcie w Lazarecie i, i ma nadzieję, że dostanie ze dwa, trzy dni lżejszej pracy. Dzięki temu, przez jakieś tam obtarcia i patrzy. Patrzy niewzruszony, jak noszył 12-letniego chłopca, zmuszonego całymi godzinami stać na baczność na śniegu, albo pracować boso na zewnątrz, bo w całym obozie nie było dla niego butów. Tak to, co mówiłem wcześniej, że buty to były, były skarbem, i ten chłopak ma palce. palcem. Lekarz, jeden po drugim. Oddziera szczypcami czarne, gangrenowe kikuty. Te emocje, to obrzydzenie, te, 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 to przerażenie nie pojawia się, tego się nie odczuwa. Po kilku tygodniach życia taki człowiek, który jest na krawędzi śmierci, jest umierający, i tak jak umarli, staje się dla niego, umarli stają się dla niego takim widokiem, który już nie wzrusza. I to jest przerażające. Widział, w jaki sposób. Pielęgniarze traktowali ciała. Kiedy ktoś zmarł, po prostu te ciała były ściągane za nogi, wyciągnięte po podłodze. Głowa powoli odbijała się o schody. Jest też fragment, który pokazuje, w jaki sposób tworzyły się mechanizmy w katach. W katach. On starał się analizować, jaki rodzaj ludzi takich traktuje, takiego traktuje. I opisuje taki fragment, w którym mówi, że był bardzo wyczerpany fizycznie, i podszedł do niego taki kapu, który chciał go pogonić do pracy, zaczął krzyczeć do niego świnio, poczekaj, nauczyć cię jeszcze pracować jak należy, będziesz gryzł ziemię, umrzesz tak jak zwierzę, w dwa dni cię wykończę. Nigdy w życiu nie kiwnąłeś palcem. Kim dawniej byłeś, świnio? Przedsiębiorcą? I tutaj właśnie widzimy, jakie pojawiały się stereotypy. Co robili naziści? Naziści generalnie starali się odczłowieczyć ludzi. To jest prosty mechanizm dehumanizacji. W momencie, kiedy odbieramy komuś miano człowieka, jest nam łatwiej go traktować jak przedmiot, albo jak zwierzę, i, i generalnie, momentalnie przestajemy odczuwać współczucie dla, dla takiej osoby. Tak było, tak było. On, ten człowiek, który był kapo, starał się racjonalizować swoje zachowanie w stosunku do, do więźniów. Jego nazwał przedsiębiorcą, więc można wnioskować, że. Że przedsiębiorca, no to pewnie, bo, bo jest Żydem, więc jest przedsiębiorcą, bo Żyd musi być tylko i wyłącznie przedsiębiorcą. On nie zdawał sobie sprawy, że on mógł być lekarzem, był i był. I tutaj, właśnie podoba mi się taki fragment, w jaki sposób wygląda dialog między tym Kapo a Franklem. Słuchajcie, nie dbałem już o to, co się ze mną stanie. Musiałem jednak poważnie potraktować jego groźbę, wyprostowałem się więc i patrząc mu prosto w oczy, odparłem: Byłem lekarzem specjalistą. Co takiego? Lekarzem? Założę się, że wyciągnąłeś od ludzi mnóstwo pieniędzy. No właśnie, widzicie, nie jesteś przedsiębiorcą, jesteś lekarzem. No to też źle, no bo pewnie musiałeś, skoro jesteś lekarzem, no to musiałeś wyciągać pieniądze. A okazuje się, że nie. Tak się składa, że pracowałem głównie za darmo, w szpitalach dla ubogich. Było to już jedno zdanie za dużo. K. rzucił się na mnie i przewrócił na ziemię, wydzierając się przy tym jak opętany. Nie pamiętam już. Co takiego wykrzykiwał. I on mówi, że nawet w takich, w, ta, że w takich momentach nawet on odczuwał, mimo że głównie był w stanie apatii i takiej ciekawości, odczuwał takie, taką ogromną niesprawiedliwość. Były takie momenty, kiedy naprawdę odczuwał, miał, miał chwilę jeszcze tego, że w, w tym piekle miał poczucie niesprawiedliwości. To był właśnie taki moment. Tamtego dnia krew uderzyła mi do głowy, ponieważ musiałem wysłuchiwać, jak człowiek, który nie miał pojęcia o tym, kim jestem. I kim byłem, osądza moje życie. Na dodatek był to człowiek tak prymitywny i brutalny, że pielęgniarka z ambulatorum mojego szpitala nie wpuściłaby go za próg poczekalni. Frank opisuje też sposoby na przetrwanie. Udało mu się być zaradnym, potrafił zjednywać sobie ludzi. Nawet niektórych innych kapo potrafił sobie zjednać przez to, że na przykład wysłuchiwał jego wynurzeń dotyczących jego relacji osobistych, słuchał wynurzeń człowieka, który był potworem, i to. Pozwalało mu przetrwać, otrzymać jakąś lepszą pracę, na przykład w ambulatorium, gdzie mógł mieć lżejszą pracę. Udawało mu się na przykład dostać dodatkową porcję zupy, a taka dodatkowa porcja zupy czasami decydowała o tym, czy przeżyjesz następny dzień lub nie. Jest chyba jeden z najbardziej wstrząsających momentów w tej książce, który opisuje moment już na koniec dnia kiedy więźniowie położyli się na prycze, żeby odpocząć na, na, na kilka godzin od, od tego piekła, znużali się w sen. I pisze, że pragnienia i marzenia więźniów właśnie najbardziej objawiały się i były najbardziej czytelne w snach. I o czym się najczęściej śniło? Śniło się o jedzeniu, jak on to pisze, o chlebie, cieście, papierosach, długich, ciepłych kąpielach, i wyobraźcie sobie, jak ja to czytam, jak wy tego słuchacie, wyobraźcie sobie, jakie proste rzeczy były dla tego człowieka marzeniem. Rzeczy, które my mamy na wyciągnięcie ręki, rzeczy, które możemy zrobić w każdej chwili. Jak można, czytając tego typu opisy, można docenić to, co się ma na co dzień. To jest książka, która poza trwogą, poza wzruszeniem, poza ogromną nauką wzbudziła we mnie ogromną wdzięczność. Wdzięczność, która, która mnie nie opuszcza od momentu, jak ją przeczytałem. Każdego dnia jestem wdzięczny za to, że żyję w takim kraju, gdzie, gdzie mam ciepłą wodę w kranie, gdzie nikt mnie nie bije, nikt mnie nie zmusza do niczego, gdzie mogę pójść do lodówki i zjeść, co chcę, na co mam ochotę. Oszczędzone mi jest ogromne cierpienie zadawane przez drugiego człowieka. Spotykam ludzi kochających wokół siebie, mogę rozwijać swoje pasje. Zastanówcie się, słuchając teraz tego, tego krótkiego podcastu, za jakie rzeczy jesteście wdzięczni. On pisze właśnie o, o chlebie o cieście, papierosach, o kąpielach. On mówi, że właśnie to, że nie mogli tego mieć wszystkiego, szukali tego w śnie, w swoich snach. Ale naj, największym koszmarem było to, że kiedyś trzeba było się obudzić i zauważyć właśnie ten taki kontrast między, między rzeczywistością a, a tym snem. I on pisze tak. Nigdy nie zapomnę, jak pewnej nocy wyrwały mnie ze snu jęki mego współwięźnia, który rzucał się we śnie, najwyraźniej dręczony jakimś straszliwym koszmarem. Jako że zawsze niezmiernie współczułem ludziom cierpiącym z powodu przerażających snów czy delirium, chciałem biedaka obudzić. W ostatniej na chwili cofnąłem rękę, przestraszony na myśl o tym, czego się omal nie dopuściłem. Uświadomiłem sobie bowiem boleśnie, że ten sen, nawet najbardziej koszmarny, nie może być gorszy od otaczającej nas obozowej rzeczywistości, do której nieopatrznie zamierzałem biedaka przywrócić. Frank pisze o, o głodzie. Pisze o tym, co głód robi z człowieka, co robi z ludzkim ciałem, co robi z ludzkimi instynktami, uczuciami. Pisze, że ci, którzy nie przeżyli czegoś podobnego, nie są w stanie pojąć, jakiego rodzaju wyniszczających duszę wewnętrznych konfliktów i prób silnej woli doświadcza człowiek dosłownie umierający z głodu. Trudno to zrozumieć. Pisze o tłumionym popędzie. Że ten popęd, który normalnie, w normalnych warunkach występował u zdrowego człowieka, w tych prymitywnych warunkach i z powodu wysiłku zanikał. I ciała były skoncentrowane tylko i wyłącznie na przetrwaniu, na ratowaniu własnego życia. I to też spowodowało, że pozbywali się wszelkiego rodzaju sentymentów, bo bycie sentymentalnym mogło zabić. Pisze o tęsknocie, o miłości do żony. Przypominał sobie żonę i pisze, że gdy. Pokonywaliśmy kolejne kilometry, potykając się, ślizgając po zmarzniętej ziemi, podtrzymując się nawzajem, ciągnąc jeden drugiego naprzód. Nic więcej nie zostało powiedziane, lecz obaj wiedzieliśmy, że ten drugi rozmyślał o swojej żonie. Co pewien czas zerkałem w niebo, gdzie wolno gasły gwiazdy, a różowe światło poranka rozdawało się coraz szerzej zawałem ciemnych, spiętrzonych chmur. Przed oczyma jednak wciąż widziałem twarz swojej żony której obraz był w mojej wyobraźni boleśnie wyraźny? Słyszałem, jak mi odpowiada, widziałem jej uśmiech, jej szczere, dodające otuchy spojrzenie. Wyimaginowane czy nie, w moich oczach to jej spojrzenie miało wówczas w sobie więcej blasku niż promienie właśnie wschodzącego słońca. I nagle poraziła mnie pewna myśl. Po raz pierwszy w życiu Objawiła mi się prawda po wplatana w pieśni przez poetów i ogłaszana najwyższą mądrością przez filozofów, a mianowicie, że miłość jest najwyższym i najszlachetniejszym celem, do jakiego może dążyć człowiek. Pojąłem wówczas sens największej tajemnicy, której rąbka uchylają przed nami dzieła największych poetów, myślicieli i duchownych. Droga do zbawienia człowieka wiedzie poprzez miłość i sama jest miłością. Zrozumiałem, że nawet ktoś, komu wszystko na tym Świecie odebrano wciąż może zaznać prawdziwego szczęścia, choćby nawet przez krótką chwilę ze sprawą kontemplacji tego, co najbardziej ukochał. W sytuacji całkowitej samotności, gdy nie sposób wyrazić samego siebie poprzez pozytywne działanie, gdy jedynym i największym osiągnięciem jest godne i szlachetne znoszenie własnego cierpienia, nawet w takiej sytuacji można doświadczyć spełnienia, kontemplując z uczuciem noszonym w sercu obraz najdroższej nam osoby. To zdanie i ten fragment, który przed chwilą przeczytałem, to jest fragment, który zaważył na stworzeniu logoterapii logoterapii, czyli sensoterapii. Polegała ona głównie na tym, że uzmysławiamy sobie sens życia. I Frankl, stworząc tą terapię, który przetrwał Auschwitz i został wyzwolony przez wojska amerykańskie, on postanowił, że opisze pisze swoje właśnie spostrzeżenia z tego pobytu i stworzył właśnie logoterapię. Logos znaczy sens, czyli. Uzmysłowienie sobie sensu życia. I wyróżnił trzy drogi, które mogą doprowadzić właśnie do odkrycia tego, tego sensu. I pierwszą taką drogą jest praca, jest dążenie, jest konkretny cel działania, który daje nam satysfakcję spokonywania kolejnych przeszkód. Druga droga to kontakt z innym człowiekiem lub doświadczenie. Doświadczenie czegoś, jakieś ważne doświadczenie, które przeżywamy w swoim życiu. I to może być na przykład. Radość z tego, że wyruszyliśmy w jakąś podróż, albo po prostu spełnienie związane z miłością. Miłością dawaną lub miłością otrzymywaną od drugiego człowieka. No i trzecia, która właśnie powstała, wydaje mi się, głównie właśnie z tego, z tego cierpienia, które opisuje Frank w tej książce, jest to droga poprzez cierpienie. Tak jak powiedziałem wcześniej, przytoczyłem fragment wcześniej, właśnie Frank opisuje, że. W momencie, kiedy nie możemy zmienić tych rzeczy, które nam się przydarzają, tych okoliczności zewnętrznych, stajemy przed jednym wyzwaniem. Możemy zmienić siebie samego. I w ten sposób możemy osiągnąć szczęście. Przez to, że my zmieniamy siebie w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie zmienić okoliczności. I on podaje tutaj przykłady osób w takim piekle, jaki on przeżył, w takim, w takim morzu cierpienia. W takim morzu nienawiści odnajdują się ludzie, towarzysze cierpienia, które on przeżywał, przyjaciele, współwięźniowie, którzy w najgorszej sytuacji, kiedy sami umierali z głodu, ofiarowywali ostatni kawałek chleba. I oni, jak pisze, stanowią wystarczający dowód, że człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem jednego ostatniej z ludzkich swobód swobody wyboru swojego postępowania w konkretnych okolicznościach swobody wyboru własnej. Drogi. I ta druga, ta druga droga, poprzez miłość, odkrycie miłości, jest to rzecz, która, którą Frank odkrył w momencie, kiedy wspominał żonę, będąc w obozie. On nie wiedział, czy jego żona żyje. Nie miał możliwości, żeby to sprawdzić, ale pisał, że on nie potrzebował tego wiedzieć, bo jego miłość była na tyle silna, że nic nie było w stanie zakłócić jego myśli, ani zatrzeć w pamięci obrazu. Jego żony. I więcej on posuwa się do tego, że pisze, że nawet gdyby jego żona zginęła, wtedy w dalszym ciągu kontemplowałby jej wizerunek i przeprowadzałby taki dialog duchowy z nią. I ten dialog był bardzo żywy i dawałby mu ogromną satysfakcję. I pierwszy raz w tej książce zaczynają się pojawiać takie fragmenty, które dają nadzieję nadzieję człowieczeństwa. On pisze o. Odkryciu piękna. Mówi, że czasami zdarzało mu się zapomnieć o tym koszmarze, w którym się znajdował. Czasami był wrażliwy na piękno, szczególnie jak jechali pociągiem, byli przewożeni transportem z Auschwitz do jednego z obozów w Bawarii. Wyglądali przez takie małe zakratowane okienka wagonu i zobaczyli wspaniałe górskie szczyty, połyskujące w zachodzącym słońcu i nigdy nie uwierzyłby, że patrzy na twarze ludzi, którzy na dobre wyrzekli się nadziei na wolność i ocalenie patrząc na swoich współwięźniów w wagonie i mówi że mimo tej strasznej prawdy daliśmy się wówczas porwać oszołomiającemu piękno przyrody ze którą tak długo tęskniliśmy co ciekawe, on właśnie te spostrzeżenia też później wykorzystał do tego, żeby stworzyć terapię i to jest ta, ta druga ścieżka, którą opisuje, że można odnaleźć sens na przykład w jakiejś podróży albo w pięknie przyrody. To jest właśnie z tych jeden z elementów logoterapii. Bardzo spodobała mi się w tej książce pewna metafora, aczkolwiek metafora jest dość, dość mocna, jak na, jak na sytuację, w której znalazł się Wiktor Frankl. Otóż on porównał cierpienie do gazu. Mówi, że z cierpieniem jest jak z gazem. Jeśli wpuścić pewną jego ilość do zamkniętego pomieszczenia, gaz wypełni je w sposób równomierny i całkowity, bez względu na jego rozmiary. I on pisze, że podobnie właśnie cierpienie całkowicie wypełnia duszę i świadomość człowieka. I to jest bez względu na to, czy cierpimy trochę, czy cierpimy ogromnie. I on uważa, że właśnie rozmiar z cierpienia jest pojęciem zupełnie. Względnym. I najbardziej banalna rzecz może stać się przyczyną olbrzymiej radości w takim momencie. On opisuje tutaj moment, kiedy jak byli przewożeni transportem właśnie z Auschwitz, bali się na początku, zostaną przewiezieni do Mauthausen, bo słyszeli, że w Mauthausen jest umieralnia, praktycznie tam się dobija więźniów w komorach gazowych i pociąg wtedy skręcił w kierunku Dachau. I wtedy zobaczył taniec więźniów z radości. I to było tylko dachał, oczywiście z przekąsem napisane. Tylko, tylko dachał. Ich koszmar jeszcze się nie kończył, ale nie było tak źle, jak sobie wyobrażali, że mogłoby być. Byli wdzięczni z każdej najdrobniejszej rzeczy. Właśnie każda chwila, kiedy na przykład pojawiały się alarmy lotnicze. Wtedy nie musieli pracować ciężko, bo alianci bombardowali akurat okoliczne lokalizacje wojskowe lub fabryki, w których pracowali. On to nazwał tak zwanym negatywem szczęścia. Wziął to od Schopenhauera wolność od cierpienia. To były takie rzadkie momenty, i on to opisuje jako uśmiechy losu, które pozwalały właśnie odczuwać ten negatyw szczęścia, czyli tą wolność od cierpienia, którą opisał wcześniej Schopenhauer. Pisze, że następstwem właśnie tych przerażających przeżyć było to, że człowiek stawał się tak jakby zwierzęciem, zatracał, można powiedzieć, poczucie bycia istotą rozumną, która ma własną wolność, która ma jakieś wartości, która ma wolną wolę. I upodabniał się, można powiedzieć, do takiego zwierzęcia i zauważył to, że często nie mogli oni na przykład funkcjonować bez rozkazów. Nie wiedzieli, jak to, jak to jest. Wszystko było im mówione dotychczas. Ego było praktycznie zatarte. Ciężko było walczyć o swoje ego. Mnie, mnie wzruszyła szczególnie taka scena, którą on opisuje, jak za barakiem, który, przy którym pracował, gdzie było stłoczonych pięćdziesięciu takich już majaczących, dogorywających więźniów, on znalazł takie miejsce. W jakby takim wyłomie ogrodzenia z drutu kolczastego był tam taki namiot z palików i gałęzi, i leżało tam około pół tuzina ciał. Taka była umieralność, akurat wtedy w obozie, dzienna umieralność. Odnalazł taki włas do tej studzienki i tam przesiadywał na takiej drewnianej pokrywie. Siedział i spoglądał na łagodne zielone pagórki i błękitniejące w oddali wzgórza Bawarii. Malowniczy widoczek w ramie drutu kolczastego. Dawałem się wtedy ponosić tęsknocie i moje myśli płynęły w kierunku północno-wschodnim, w stronę, gdzie znajdował się mój dom. Jedyne jednak, co byłem w stanie dostrzec, to chmury. Wyobraźcie sobie, człowiek siedzi obok sterty trupów na włazie wewnątrz obozu koncentracyjnego i kontempluje błękitniejące w oddali wzgórza Bawarii. Coś niesamowitego. Wcześniej, jak mówiłem wam, bardzo mocnym cytatem z Frankla, często właśnie powtarzanym i, i, i wiele osób czerpie właśnie z tej nauki Frankla, to zdanie jest zdanie, którym w momencie, kiedy on opisuje sytuację, gdy jesteś więźniem w obozie koncentracyjnym i w tym piekle dostrzegasz ludzi, którzy wędrują między barakami i pocieszają współwięźniów, dają im ostatni kawałek chleba. Nie było tych, tych takich osób wiele, ale to dla niego był wystarczający dowód na to, że człowiekowi można odebrać wszystko. Można odebrać wszystko z wyjątkiem jednego ostatniej z ludzkich swobód. Swobody wyboru swojego postępowania w konkretnych okolicznościach. Swobody wyboru własnej drogi. I tutaj kończą się wymówki. I to jest zdanie, które, które pokazuje, że to nie jest tak, że ja postępuję tak, bo mi coś zrobiono, bo ktoś tak czy inaczej postąpił, bo to twoja wina, bo to wina. Czynników zewnętrznych, dlatego coś takiego zrobiłem, zostałem zmuszony. Zawsze, ale to zawsze mamy wybór naszej reakcji. To jest bardzo mocne zdanie, warte zapamiętania. To, co moglibyśmy wy, moglibyście wynieść właśnie z tej książki, to właśnie kilka takich, takich zdań i to jest jedno z tych e, takich mocniejszych. On najbardziej bał się e, tego, że nie będzie godny swojego cierpienia. To, to jest zdanie z Dostojewskiego. Tylko jednego się obawiam, że nie okaże się godny swojego cierpienia. I on właśnie takie zdanie przywoływał sobie w głowie, kiedy widział właśnie te osoby, które chodziły z tymi ostatnimi okruchami chleba, które pocieszały współwięźniów, którzy, mimo tego, że nie mieli sił, okazali, odnaleźli w sobie człowieczeństwo po latach piekła. Ci ludzie według niego stali się właśnie godnymi swojego cierpienia. I to było według niego największe duchowe osiągnięcie. Bo to jest właśnie nasza wolność. Wewnętrzna wolność. I nikt, ale to nikt nie jest w stanie nam odebrać tej wolności wyboru tego, jak zareagujemy. I to nadaje sens naszemu życiu. W takim fragmencie Frank bezpośrednio odnosi się już tu później do swojej terapii, do tej logoterapii. I on pisze, że życie aktywne człowiekowi może pomóc w realizowaniu wartości poprzez kreatywną pracę. A taka Bierna umiejętność odczuwania przyjemności i przyjemnych doznań pozwala odnaleźć spełnienie poprzez doświadczanie piękna, sztuki, natury, ale i gdy odbierze się tobie te, te rzeczy, na przykład w sytuacji obozu koncentracyjnego, gdy stajesz się więźniem obozu, odrzesz ludzi z tej kreatywności, z przyjemności, co pozostaje? Pozostanie tylko jedna wartość wartość dopuszczająca jedynie zachowania najwyższej moralnej próby. I to jest właśnie to nastawienie człowieka do własnej egzystencji egzystencji, która jest poddana ograniczeniom. I on właśnie mówi o tej trzeciej ścieżce, którą wcześniej opisałem że nie tylko życie kreatywne i polegające na tym, że masz bogate doznania, ma, ma sens. Mówi, że życie, które jest pełne cierpienia też ma sens. Bo ludzka egzystencja, według Frankla, nie jest kompletna bez cierpienia i śmierci. Nie chcę więcej, czy też na ten temat więcej wyjaśnień przeczytacie w samej książce. To, co ja poruszyłem, tutaj to jest zaledwie chyba 1% treści tej książki. Są to rzeczy, które we mnie najbardziej brzmiały. Frank opisuje też doświadczenia po wojnie z pacjentami, którzy byli, mieli przed sobą wyzwania dotyczące właśnie śmierci, ludzi nieuleczalnie chorych, z którymi się stykał i którzy właśnie stawili czoła najgorszym, najgorszym sytuacjom w swoim życiu i jak zmierzyli się z cierpieniem. Jest też historia Feliksa, jednego ze współwięźniów, któremu przyśnił się sen. że 30 marca, 45 roku zostaną wyzwoleni. Felix miał taki sen. I tak się składało, że 30 marca, w dniu, kiedy, zgodnie z przepowiednią Feliksa, nikt nie wyzwolił ich obozu, jego ciało dostało gorączki i Felix zmarł. I Frank zauważył, że jest związek silny między właśnie stanem umysłu, między nadzieją a brakiem nadziei, a odpornością ludzkiego organizmu. I że to, że tracimy nadzieję, może sprawić, że nasz organizm może się poddać. I Felix był po prostu zawiedziony tym, że że jego sen się nie sprawdził. Sprawiło to obniżenie odporności jego organizmu i w efekcie infekcje, a później śmierć. Frank pisze, że właśnie w tym okresie bardzo dużo więźniów zmarło, bo wielu właśnie obiecało sobie, właściwie wierzyło, że zostaną wyzwoleni już praktycznie w marcu, a jednak to wyzwolenie się przeciągało. I ludzkie organizmy się poddawały masowo. I tu właśnie można znowu przytoczyć zdanie niczego, że ten, kto wie, dlaczego żyje, nie, nie troszczy się o to, jak żyje. Że ludzie, którzy mieli jakiś sens, jakiś cel, ci ludzie mieli w sobie ogromną siłę, ogromną siłę na to, żeby czekać. Bo kiepsko było z tymi, którzy przestali dostrzegać sens w życiu, przestali dostrzegać jakąkolwiek wartość w życiu. Uważał, że osoby, które zaczęły tak myśleć, były na straconej pozycji. Frank miał niedokończoną pracę. Chciał zobaczyć swoją żonę. Chciał mieć dzieci. Miał w sobie siłę. Wierzył, że prędzej czy później powie światu, co przeżył, i podzieli się swoimi spostrzeżeniami i stworzy, podzieli się właśnie logoterapią, sensoterapią. I on przytacza też takie słowa poety: że żadna siła na ziemi nie odbierze ci tego, czego doświadczyłeś. I to wszystko, czego dokonaliśmy, wszelkie myśli, które w nas się zrodziły, cierpienie, które przeżyliśmy. I to wszystko według Frankla nie poszło na marne. To my obudziliśmy do życia, mimo że już to, to, to przeminęło. I to, czym się było, również jest formą bytu. Być może najpewniejszą. Frankl został wyzwolony w końcu na wiosnę, chyba w kwietniu. Wojska amerykańskie wyzwoliły jego obóz. I dowiedział się, że nigdy już nie zobaczy swoich rodziców. Jego żona zginęła w okropnych okolicznościach. A praktycznie w trakcie wyzwolenia została zadeptana przez tłum osób. Przeżyła koszmar holokaustu i zginęła w dniu wyzwolenia. Ironia losu. I on musiał się, on miał ogromną potrzebę podzielić się z tym, co przeżył w trakcie II wojny światowej, w trakcie pobytu. W obozach koncentracyjnych chciał przerzucić to wszystko na papier. Zatrudnił sekretarki, opowiadał wszystko, co przeżył. Podobno przez 9 dni bez przerwy mówił, i w końcu wzruszył się. Nie, nie był w stanie powstrzymywać. US. I tak właśnie powstała ta praca. Człowiek w poszukiwaniu sensu, ta książka została przetłumaczona, jak mówiłem na początku, na chyba cztery języki. Jest arcydzieło. No i stworzył terapię. Ożenił się w 1947 roku. Żył w szczęśliwym małżeństwie przez 50 lat. Otrzymał ponad 40 doktoratów honoris causa. W sumie opublikował ponad 30 książek. Wykładał na Stanford, oczywiście w Wiedniu, na Harvardzie. No i rozpoczął praktykę. Praktykę logoterapeutyczną, polegającą na pobudzeniu chęci odnalezienia sensu w człowieku, sensu, który pozwala nam żyć, pozwala nam odkryć szczęście. On wierzył, że problemy psychiczne, jakie mamy, wynikają nie z samego cierpienia, które przeżywamy, ale ze znaczenia, jakie przypisujemy temu cierpieniu, to jak postrzegamy. Było to bardzo stoickie. Także podsumowując, największe szanse na przeżycie. W trudnych sytuacjach mieli ludzie, którzy mieli cel w życiu, jakieś zadanie do wykonania. Czy to było dziecko, czy to było, była żona czekająca, czy to była książka niedokończona, czy praca, którą, którą kochaliśmy. Frank miał w sobie takie głębokie właśnie pragnienie napisania tej, tej książki, podzielenia się. On cały czas czuł, że można powiedzieć, że w pamięci, w głowie przez okres pobytu w obozie. Cały czas tworzył rozdziały tej książki. Druga rzecz warta zapamiętania z nauk Frankla to taka, że, że życie szczęśliwe nie polega na uciekaniu od, od, od cierpienia i poszukiwaniu przyjemności. Że życie szczęśliwe może mieć napięcia, może powinno mieć nawet napięcia. Jak on pisał, tym czego człowiek naprawdę potrzebuje, nie jest stan wewnętrznej równowagi, lecz raczej wewnętrzna walka, dążenie do osiągnięcia wartościowego dlań celu, czy realizacji swobodnie wybranego zadania. Tym czego potrzebuje nie jest rozładowywanie za wszelką cenę wewnętrznych napięć, lecz wezwanie do wypełnienia potencjalnego sensu. Im bardziej zapominamy o sobie, oddając się sprawie, której pragniemy służyć, bądź też o sobie, którą pragniemy kochać, tym głębsze jest nasze człowieczeństwo i tym mocniej urzeczywistniamy swój potencjał. I można powiedzieć, że spełniamy się mimowolnie. Spełniamy się tak jakby przy okazji. Ponieważ ten cel nie jest celem samym w sobie. Świetnym przykładem jest, gdy ktoś na siłę stara się na przykład kogoś przekonać do czegoś. Często taki efekt jest odwrotny. Gdy staramy się na przykład przekonać kogoś do, do kochania nas, takie jest miłością. Miłości nie można na nikim wymusić. Podobnie jest, gdy staramy się zasnąć. Ja, na przykład, mam coś takiego, ostatnio, problem ze snem i zauważyłem u siebie, że im bardziej chcę zasnąć, tym trudniej jest mi zasnąć. Potrafię całą noc nie spać. Być na, funkcjonować na 48-godzinnej dobie, tylko dlatego, że bardzo zależy mi na tym, żeby zasnąć w tej nocy i nie udaje mi się. Na pewno macie jeszcze wiele innych swoich przykładów, kiedy coś, co, na czym bardzo się skupiacie, działa dokładnie odwrotnie. On podaje właśnie taki fajny przykład intencji paradoksalnej, czyli na przykład mamy się skupić na tym, żeby nie zasnąć i nie zasypiamy. Taka ciekawostka. Będę musiał to spróbować. Jest też dobra rada dla osób, które próbują zbliżenia z drugą osobą. Frank też opisuje w logoterapii podejście do, do zbliżenia z drugą osobą, że za bardzo kiedy skupiamy się na, na, na sobie, na tym, żeby osiągnąć przyjemność, to często to nie wychodzi, bo powinniśmy się skupić bardziej na tej drugiej osobie. Być może to jest. To jest jedna z lekcji, którą warto wziąć sobie do serca. Moi drodzy, na koniec chciałbym podzielić się z Wami. Takim jednym pytaniem, które dr Frankl, autor tej wspaniałej książki, często zadawał swoim pacjentom już po wojnie, kiedy zaczął praktykować psychoterapię. Często zadawał pytanie pacjentom, którzy mieli szczęśliwe życie, mieli pieniądze, zdrowie, ale nie mieli sensu życia. Często te osoby miały myśli samobójcze. I on zadawał jedno pytanie. Dlaczego nie odbierzesz sobie życia? I często otrzymywał odpowiedzi. Typu Mam dzieci, chcę coś jeszcze w życiu zrobić, nie dokończyłem czegoś. Mam wspomnienia, które chcę zachować. Frank to jest człowiek, którego warto, warto przeczytać. Nikt według mnie, tak jak on, tak, tak dokładnie, z taką wrażliwością nie przeanalizował ludzkiej natury. Książkę to przeczytałem już kilka razy. Dowiecie się z niej, do czego jest zdolny człowiek. W najtrudniejszych chwilach, w obliczu naj, największej próby. Gdy jest człowiekiem totalnie obdartym z godności, gdy nie ma nic do stracenia już, bo nie ma nikogo i nie ma nic, wszystko zostało mu odebrane, łącznie z wolnością. Na koniec tej książki poznacie podstawowe założenia logoterapii, i być może ta lekcja, lekcja zaczerpnięta z tej książki sprawi, że, że wszyscy zrozumiemy, że człowiek ma możliwość wyboru każdej z postaw, i to, którą z tych postaw urzeczywistnimy, zależy wyłącznie od naszej osobistej decyzji, nie od okoliczności zewnętrznych. Tym chciałbym moi drodzy podsumować ten mój podcast dotyczący książki Człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla. Jeżeli wam podobało się moje takie osobiste, można powiedzieć, spojrzenie na książkę i, i komentarz wybranych fragmentów, piszcie. Piszcie proszę, piszcie w recenzji na, na, na iTunes lub komentarzu na Facebooku pod postem z tym odcinkiem podcastu. Serdecznie Wam dziękuję. Ja zabieram się do kolejnej książki, jeszcze nie wiem jakiej, ale wkrótce się dowiecie, życzę Wam miłego dnia. I do usłyszenia i przede wszystkim miłej lektury. Zachęcam Was do pójścia do księgarni i kupienia tej książki. Warto ją mieć. Wydaje mi się, że warto ją mieć w każdym domu. Pozdrawiam was serdecznie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, pozostaw proszę pozytywną recenzję na iTunes. Pozwól, że zakończę słowami Epikteta z Hieropolis: Nikt nie będzie na ciebie wywierał wpływu. Nikt nie będzie sprawiał ci przeszkód. Nie będziesz nikogo złorzeczył. Nie będziesz nikogo oskarżał. Nie będziesz nic czynił wbrew woli swojej. Nikt nie wyrządzi Ci krzywdy. W nikim nie będziesz miał wroga. Niczego nie doznasz, co byłoby szkodliwe dla ciebie. Na co dzień poznaję i praktykuję filozofię stoicką. Czytam Epikteta bardzo często i Ciebie zachęcam do tego samego, bo wierzę, że te słowa, słowa właśnie Epikteta z Hieropolis staną się Twoją rzeczywistością. Nie odkładaj zmiany swojego życia na lepsze na następny dzień. Zrób to teraz, lepiej teraz. A jeśli potrzebujesz pomocy, mojej pomocy, słuchaj podcastu Lepiej Teraz i wejdź na stronę teraz.pl łamane na kurs. Tam znajdziesz wszelkiego rodzaju dalsze informacje, co robić dalej. Także życzę Ci pięknego dnia i do usłyszenia.